najnowszym w drodze o tym, jak połączyć ze sobą bycie Jamesem Bondem i członkiem drużyny Avengers, czyli pracować indywidualnie i samodzielnie na swój rachunek, czy razem i w zespole. Słowem, razem czy osobno. Przypominamy niezwykłą historię rodziny Ulmów z podrzeszowskiej wsi Markowa, którzy zginęli za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej. I przy tej okazji pytamy o relacje między chrześcijanami a Żydami i między Polakami a Żydami. Między antysemityzmem a bohaterstwem. Historia, która jest ciągle żywa. Wieloletni fotograf Jana Pawła II i Benedykta XVI Arturo Mari opowiada o tym niezwykłym wynalazku, jakim były wymyślenie Światowych Dni Młodzieży. Jak to było widać od strony obiektywu fotograficznego. Przypominamy także postać legendarnego duszpasterza dominikańskiego Tomasza Pawłowskiego, założyciela krakowskiej beczki i rzeszowskiej szopki. I to wszystko na 184 lipcowych wakacyjnych stronach. Weźcie nas ze sobą. I to nie wszystko. Łącznie z lipcowym w drodze w prezencie audiobook do słuchania. Oczko, czyli 21 opowiadań antyklerykalnych autorstwa ojca Krzysztofa Popławskiego, dominikanina. Opowieści o księżach. Wielkie i małe, święte i grzeszne, takich, jakich jeszcze nie znacie. Bohaterowie Rancza i ojca Mateusza mogliby się dużo dowiedzieć. Bardzo Wam polecam.